Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz 7 głównych powodów, by nie kupować ubezpieczenia na hipotekę? Warto je znać. Po więcej wyjaśnień i pomoc skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Pieniądze to wynalazek, który zmienił świat. Pozwalają kupić rzeczy i usługi, ale co najważniejsze, pozwalają robić plany na przyszłość. Przedstawiamy nasz nowy serwis Personal Financial Management. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę Polski Credit Union, a będziesz miał darmowy dostęp do wszystkich transakcji, które zrobiłeś. Nawet tych przeprowadzonych w innych instytucjach finansowych. Ale oczywiście to nie wszystko. Personal Financial Management pozwala Ci ustawić i kontrolować Twój budżet, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Życie nie stoi w miejscu. Twój budżet też nie powinien. Zobacz swoje wydatki w kategoriach, które mają sens dla Ciebie. Sprawdź, na co Ty wydajesz pieniądze. Spójrz globalnie na swoje finanse, a będziesz mógł podjąć lepsze decyzje. Po więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową lub jeden z naszych oddziałów. As businesses reopen, continue to practice physical distancing and wash your hands often. Help stop the spread of COVID-19. Visit ontario.ca/coronavirus. Paid for by the Government of Ontario. Oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, prezentującemu ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie mają miejsce w Polsce oraz innych krajach. Dzień dobry Państwu. Witam. Zaczynam jak zwykle od piłki nożnej, a przede wszystkim od najstarszych rozgrywek na świecie. Mam na myśli Puchar Anglii. Właśnie w ubiegłym tygodniu rozegrano jego finał i można powiedzieć, że mamy do czynienia z kontynuacją tradycji. Puchar Anglii zdobył ponownie londyński Arsenal. Pokonał on po zaciętej walce zespół Chelsea-London 2-1. Jest to już rekordowy 14. puchar tej drużyny. Spotkanie było popisem dwóch młodych trenerów. Mikel Arteta grał wcześniej w Arsenalu, a teraz jest jego trenerem. Podobnie Frank Lampard. Ten z kolei to uosobienie Chelsea. Obaj należą do rzadkich przypadków wybitnych zawodników przeradzających się w dobrych trenerów. Teraz nadchodzi czas na rozgrywki Ligi Mistrzów i Pucharu Europy. Czekamy na to z niecierpliwością. A po tej stronie oceanu dobiega końca turniej MLS Soccer w Orlando na Florydzie. W tej chwili trudno ocenić poziom sportowy zespołów, gdyż wiele z nich nie wzięło w nim udziału. Torontoński FC rozczarował, ale pierwsze koty za płoty. Trener Greg Vanney postawił na młodzież, a starsi, bardziej doświadczeni zawodnicy praktycznie odpoczywali. Lekkoatletyka. Skok o tyczce na sopockim molo od dawna przyciąga tłumy kibiców. Nie inaczej stało się podczas jego ostatniego wydania. Piotr Lisek wygrał sobotnią tradycyjną tyczkę na molo. Zaliczył skok na wysokości 5 metrów 72 cm. To jest jego najlepszy rezultat w tym roku. Bohaterem dnia jednak został młodziutki Michał Gawenda. Tyczkarz rozprawił się z 41-letnim rekordem Polski do lat 16, pokonując poprzeczkę na wysokości 4 metrów 82 cm. Gdy w 1979 roku Ryszard Kolasa ustanawiał ten rekord Polski młodzików, skacząc wtedy 4 metry 81 cm, na świecie nie było jeszcze żadnego z występujących teraz na molo w Sopocie tyczkarzy.
Chyba nikt się nie spodziewał, że przy takiej sporej liczbie wspaniałych polskich tyczkarzy jego wynik przetrwa aż 41 lat. Ale ani dnia dłużej. W sobotę nową historię polskiej tyczki napisał właśnie Michał Gawęda. A oto co powiedział Piotr Lisek o młodym zawodniku. Jest świetnie ułożony technicznie. To jest przyszłość. Oby się dobrze rozwijał i będziemy mieli z niego wiele radości. Michał Gawęda jest cichym, wyważonym chłopakiem o doskonałych warunkach fizycznych. Jego trenerem jest jego ojciec, były skoczek Andrzej Gawęda. Miejmy nadzieję, że będzie to taki polski odpowiednik amerykańsko-szwedzkiej rodziny Armanda Duplantisa. Dalej. Malwina Kopron wygrała konkurs rzutu młotem podczas memoriału Zdzisława Furmanka, osiągając na stadionie w Kielcach bardzo dobrą odległość 71 metrów i 88 centymetrów. Rezultat zawodniczki plasuje ją na 8 pozycji w tegorocznych światowych tabelach. W USA, w miejscowości Blue River, niedaleko Eugene, w stanie Oregon, mistrz świata w biegu na 800 metrów, Amerykanin Donovan Brazier, przebiegł ten dystans w minutę 43,84 sekundy, co jest w tym sezonie najlepszym wynikiem w tej konkurencji na świecie. Jego największy konkurent, Polak Adam Kszczot, jak na razie nie startuje. W ubiegłotygodniowym szczycie Ekstraligi Polskiego Żużla Unia Leszno pokonała u siebie Stal Gorzów 55-35. Był to już rewanżowy pojedynek i Unia zdobyła dodatkowo jeden punkt bonusowy. W Unii najlepiej spisywał się po raz kolejny Rosjanin Emil Sajfudinow. Z kolei w Stali najlepszym był mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W innym meczu Faluba z Zielona Góra pokonał Row Rybnik aż 57-33. Tam Piotr Protasiewicz zdobył w swoim rekordowym 512 ligowym występie aż 13 punktów. GKM Grudziądz zremisował u siebie z Włókniarzem Częstochowa 45-45. Było to wspaniałe widowisko, a najlepszym zawodnikiem meczu był junior Jakub Miśkowiak, który w dzień przed swoimi 19 urodzinami wywalczył aż 12 punktów. W ostatnim meczu weekendu Motor Lublin pokonał Spartę Wrocław 51-39, a Grigory Łaguta wygrał wszystkie swoje 5 biegów. Jak dotychczas, jedynym klubem bez porażki jest Unia Leszno. F1. Również wspaniałe widowisko zgotowała swoim fanom Formuła 1. Zwycięstwem Lewisa Hamiltona zakończył się tegoroczny wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Aktualny mistrz świata aż do ostatniego okrążenia, w którym posłuszeństwa odmówiła mu jedna z opon, nie był zagrożony i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej sezonu 2020. Jego kolega z zespołu, Valtteri Bottas, też w samej końcówce przebił oponę i stracił drugie miejsce, spadając poza punktowaną dziesiątkę. Końcowa klasyfikacja wyścigu: Lewis Hamilton, Max Verstappen i Charles Leclerc. A teraz koszykówka. NBA wróciła do gry. Mecze, podobnie jak mecze piłkarskie MLS, odbywają się w ośrodku Walta Disneya na Florydzie. Dla nas w Kanadzie najważniejsze są wyniki torontońskich Raptorsów. W pierwszym swoim meczu pokonali oni Los Angeles Lakers 107-92, którym nawet nie pomógł świetny duet LeBron James i Antonio Davis. Jak na razie jest dobrze. A na koniec kulisy sportu. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Na osobiste polecenie samego prezydenta Rosji Władimira Putina Wszechrosyjska Federacja Lekkiej Atletyki przekaże do 15 sierpnia na konto World Athletics kwotę ponad 6 milionów dolarów, co umożliwi przywrócenie praw startowych wielu lekkoatletom Rosji. Tak więc szef organizacji Sebastian Coe triumfuje. Przynajmniej chwilowo. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.